Hej, hej, z tej strony ja, czyli Kawson, i dzisiaj taki odcinek nietypowy, pogadankowy, ponieważ, moi drodzy, dzisiaj sobie porozmawiamy o mojej historii na YouTubie. Tak, dowiecie się dzisiaj w sumie całą moją historię na YouTubie, jak to wyglądało od początku, wpadłem na to, żeby nagrywać, i opowiem wam historię wszystkich moich kanałów, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, ogromną nadzieję, bo dość nietypowy film, pierwszy raz takie coś robimy. Mam nadzieję, że będzie się wam miło słuchało. Macie jakieś tam fajne highlights z różnych gierek, żeby było coś w tle, jeżeli ktoś chce oglądać, a jeżeli ktoś nie chce oglądać, to sobie może to odpalić po prostu w tle i posłuchać, co mówię. A jeszcze na starcie bardzo was proszę o przywalenie w dzwona i suba też najlepiej, oraz łapkę w górę pod filmem, ponieważ jest maraton i mamy dopiero, jeszcze nawet nie mamy połowy maratonu, więc mam nadzieję, że dotrwamy do końca tego maratonu, a na razie lećmy do oglądania. Dobrze, moi drodzy, a więc cofnijmy się do roku 2016. Tak, do roku 2016, kiedy to otworzyłem swój pierwszy kanał na platformie YouTube. Tak, było to we wrześniu tak naprawdę. I w ogóle jak wpadłem na pomysł otworzenia kanału, moi drodzy? Stało się to właśnie przez to, że oglądałem youtuberów. Wtedy było bardzo, na przykład Rezy się rozwijał na YouTube, miał wtedy chyba, nie, ze 100 tysięcy, coś takiego. Wtedy takie 100 tysięcy to było takie wow. 100 tysięcy, no nie wierzę, gościu jest koksem największym na świecie, a teraz 100 tysięcy. To też jest osiągnięcie, ale już nie aż tak ogromne, nie? Tak w sensie moim zdaniem nie jest takie, wiecie, takie już takie, że wow. Teraz już milion to jest takie wow, chociaż już powoli przestaje się robić. Ale wracając, oglądałem właśnie takich youtuberów, Rezy, Low wtedy jeszcze to było, fajny content miał, Stuart i ogólnie, wiecie, takie 2016 rok, Vertez, o, Vertez oglądałem, bo przez niego zacząłem tak naprawdę nagrywać. Już przypomina mi się pierwszy film na kanale, który wrzuciłem, to było we wrześniu, pamiętam. Albo nie, tak, to było, moi drodzy, w październiku, tak, pamiętam, ponieważ wtedy kupiłem sobie pierwszy mikrofon. Mój brat wyjechał na studia, więc miałem w końcu cały pokój swój i mogłem w spokoju nagrać odcinek, nie? Kupiłem sobie jakiś pierwszy mikrofon, to był chyba Trust, taka, jedne z tych starszych mikrofonów takie. Są teraz lepsze wersje tego Trusta, no ale wtedy to był taki pierwszy lepszy mikrofon. Wiecie, od kogo nauczyłem się nagrywać? W sensie, obejrzałem poradnik SKKF, a teraz wam się wyświetla, bo ten poradnik chyba jest jeszcze na YouTubie. I z niego nauczyłem się jakby nagrywać, nie? I montowałem moje tak pierwsze filmy na chyba dwóch kanałach. Montowałem, moi drodzy, w Camtasia Studio. I wtedy, przyznam się, krakowałem, ponieważ no, nie stać młodego, jejciu, 5 lat temu, 13-12-letniego chłopaka na takie programy, nie? Więc jakby zaczynałem na krakach. I wiecie, co jest najśmieszniejsze w tym? Żeby włączyć program, musiałem odłączyć internet, dopiero wtedy musiałem 75 years later. Włączyć program i wtedy jakby nie chciało, że klucza i tego i mogłem sobie już nagrywać, nie? No ale lecąc dalej, nagrałem wtedy pierwszy odcinek i to był odcinek, moi drodzy, z Blitz Survival. Wtedy to była ta pierwsza wersja na Vertez Hubie. Taka mega, ale to naprawdę mega fajna wersja, moim zdaniem. Chociaż już tego niestety nie ma, nie ma takiego klimatu jak kiedyś był, bo wtedy Vertez tego nagrywał. Ja pamiętam, że byłem raz na odcinku Verteza, bo on wtedy to naprawdę, ale to naprawdę tak bardzo, ale to bardzo tryhardował. Niestety już teraz tego po prostu nie mamy. Może wróci Blitz SG, bo to było, moim zdaniem, mega, ale to naprawdę mega klimatyczne. No ale cóż, teraz mamy Bedwars na przykład. No ale wiecie co, nagrywałem sobie wtedy na tym kanale takie filmy, takie po prostu uczyłem się wtedy montażu, całkowicie jakieś przejścia takie podstawowe. Uczyłem się dodawać muzykę i ogólnie po prostu się uczyłem bardzo dużo. Jakby do tej pory się uczę, nie? Ale wtedy był taki okres takiej podstawowej, prawdziwej nauki w moim wykonaniu. No i te filmy leciały. Też zacząłem nagrywać, moi drodzy, wtedy na bodajże, to chyba był Jasymycy. Nie dam ręki uciąć, ale to był chyba wtedy Jasymycy. Zacząłem Skywars nagrywać oraz zacząłem jeszcze nagrywać na serwerze Huntera, a na serwerze Huntera były Pokémony i tam chyba miałem chyba 4 odcinki. Pamiętam, bo tam miałem jednego Pokémona i na nim sobie latałem po całym serwerze i to było dla mnie takie wow, mega fajne. Wtedy nagrywałem jeszcze z moim dawnym kolegą, z którym już niestety kontaktu nie mam, ale wtedy pamiętam, że poznałem takie trzy pierwsze osoby, z którymi już niestety kontaktu nie mam, ale to były takie pierwsze osoby, z którymi zacząłem nagrywać. No i, moi drodzy, po prostu ten kanał, który sobie tak rozwijałem i rozwijałem, przestał przynosić w ogóle wyświetlenia. Wyświetlenia naprawdę malały. Ja byłem jakby mega, ale to naprawdę taki mega smutny, że wyświetlenia malały.
I wtedy po prostu gadałem sobie z jedną osobą na Discordzie i po prostu stwierdziłem, usunę kanał. Jakby miałem chyba wtedy 400 subskrypcji, coś takiego, i stwierdziłem, dobra, usuwam kanał. Po usunięciu, tak jakby można przeczytać taki szok, zderzyłem się z rzeczywistością, że jakby miałem w końcu trochę wolnego, bo wtedy może nie nagrywałem jakoś systematycznie, ale i tak miałem takie, że o nie, muszę nagrać filmu na kolejny dzień. No ale wiecie, człowiek tęskni za takimi rzeczami, no i w końcu musiałem coś nagrać tak naprawdę, nie? I założyłem mój drugi kanał i nazywał się wtedy bodajże Kawka i Ty miałem na YouTubie, tak? Miałem Kawka chyba i Ty, albo samo Kawka, nie pamiętam już do końca, ale chyba Kawka, nie? No i sobie nagrywałem na tym kanale. Już montaż stawał się coraz lepszy, przeniosłem się wtedy na Premiere Pro i to był tak 2017 rok i 2018 już tak zahaczyłem mocno. No i sobie nagrywałem tam jakieś poradniki, już zaczynałem jakieś więcej gameplay. Montaż stawał się coraz po prostu lepszy. No i tak ten kanał leciał, ale niestety jakby nie miałem wtedy chyba 16 lat i ja byłem zalogowany z mojego maila, gdzie miałem jakby ustawioną datę urodzin, no i YouTube dał mój kanał na całkowicie dla dzieci, czyli nie miałem komentarzy, moje filmy były całkowicie ograniczone, więc wtedy stwierdziłem, że po prostu usuwam kanał, bo to nie ma sensu, po prostu nie mogłem nic na nim robić, był całkowicie ograniczany, no i no nic sam nie mogłem zrobić, nie? No ale lecąc sobie już tak dalej troszkę, założyłem kanał Kawka, ten, który może niektórzy już tutaj znali, i był to kanał taki, na którym nauczyłem się chyba najwięcej tak naprawdę, bo nauczyłem się tam całkowicie montażu praktycznie, w sensie do teraz tak uczę się tak najwięcej, nie? Ale wtedy nauczyłem się tak bardzo dużo, zacząłem montować między innymi dla Jaśka Dąbrowskiego, wtedy montowałem i było to dla mnie takie wow, że w końcu coś osiągnąłem w życiu, zacząłem zarabiać tak fajnie i wtedy osiągnąłem swoje pierwsze 2000 subskrypcji. Tak, osiągnąłem wtedy swoje pierwsze 2000 subskrypcji, no ale niestety te suby były całkowicie puste i popełniłem wtedy największą głupotę, gadając z kolegami na Discordzie, na specialu z okazji chyba 2000 subów, coś takiego, trochę więcej, i popełniłem wtedy największą głupotę po prostu w swoim życiu, przez którą, no, z jednej strony musiałem usunąć kanał, nie? Ponieważ, no, YouTube mi go wywalił. Miałem dwa strajki. No i jeszcze jeden brakował, a dostałbym po prostu banicę całkowitą i YouTube by mi go papa. Po prostu już nie mógłbym w życiu założyć kanału, więc tak jakby YouTube mi usunął kanał, można powiedzieć. No ale na szczęście usunąłem ten kanał wtedy, chociaż i tak był martwy, bo miałem 2500-600 subskrypcji, już prawie 3000, a na streamach miałem 10 osób. To już totalny był dramat moim zdaniem. Chociaż teraz już jest to po 15 chociaż osób, ale nie liczy się ilość, ale liczy się jakość, tak stwierdziłem w sumie i doszedłem do takiego wniosku już po tylu latach. No i usunąłem ten kanał, nie? W ogóle historia, jak tam ten kanał też, jak mi się te copyrighty, bo jeden miałem na pewno za jednego streama, gdzie mi na OME wyskoczyła pewna osoba i dostałem za to copyrighta, plus dostałem wtedy bodajże bana na streamowanie niestety, więc no lipa trochę, lipa, nie? Miałem rok bana na streamowanie, odblokowali mi streamowanie i zakończyło się to streamowanie zakończeniem kanału, ale wtedy już 4 kwietnia, bo to tak no w kwietniu, tak 1 kwietnia chyba kanał gdzieś został usunięty. No i 4 kwietnia, moi drodzy, założyłem kanał, na którym teraz jesteście i na którym macie maraton. No i ten właśnie 2020 rok, to był 4 kwietnia, powstał kanał Kawson. Na początku był... Tak, od początku wtedy już było Kawson i to mi się bardzo podobało, bo chciałem po prostu zrobić coś nowego. Chciałem sobie dodać do niku coś nowego, żeby nie było tylko Kawka, Kawka, bo to już się znudziło tak naprawdę. I mój kanał nie był praktycznie w ogóle wyszukiwany na YouTubie, nie dało się go wyszukać. Więc dałem Kawson i nareszcie mój kanał po wpisaniu na YouTubie Kawson można było wyszukać, bo zawsze się to jak z tym Franz Kafka, jakimś tam chyba pisarzem amerykańskim czy niemieckim, nie wiem w sumie, zawsze po prostu mi go wyszukiwało zamiast mojego kanału i wtedy, no przez to też miałem pewnie ograniczone trochę wyświetlenia i wszystko. No ale moi drodzy, zacząłem ogólnie wtedy tak tryhardować montaż. Poznałem wtedy, w sensie już trochę wcześniej znałem Aliego, ale poznałem wtedy ekipę i w ogóle oni mi mega, ale to mega pomogli i zawdzięczam im to, że teraz tutaj jestem. Mega im to zawdzięczam. A propos, Ali ma za niedługo stream urodzinowy, więc możecie do niego wpaść, macie linka w przypadku.
pamiętam komentarzu. Zachęcam was, bo będzie miał urodzinki, możecie wpaść, napisać pozdro od Kawsona i tam pooglądać, może wam się spodoba. Ale wracając do tematu, no i właśnie tutaj jestem, w tym momencie u was, nagrywam dla was ten film i mam nadzieję, że się wam podoba moja twórczość. Dziękuję za to, że jesteście, bo naprawdę zależy mi na prowadzeniu tego kanału i to, że wy jesteście na tym kanale, to, że mogę na was liczyć, jest dla mnie po prostu ogromnym wsparciem i jakby czasem człowiek tak w życiu realnym po prostu boi się do kogoś odezwać. Boi się po prostu poprosić o pomoc i właśnie moim zdaniem taka atuta takiego youtubera jest to, że mogę się do widzów odezwać i mogę wam zaufać. Oczywiście zdarzają się hejterzy, chamy wredne, co mi chcą wszystko zniszczyć i najchętniej to by się cieszyli, jakbym po prostu wszystko stracił i w ogóle komputer by mi wybuchł, no ale hejterami się nie wolno przejmować. Jeżeli ktoś mnie konstruktywnie krytykuje, to bardzo dziękuję. Chociaż czasami tej krytyki konstruktywnej nie doceniam, bo może jestem trochę takim narcyzem, takim leciutkim narcystycznym człowiekiem, co jest moją dużą, ale to naprawdę ogromną wadą i staram się to wyeliminować jak najszybciej. I niektórzy czasem zwracają mi uwagi na to, ale ty jesteś głupi w ogóle. Ja daję bany, ale potem to w sumie dostrzegam, że rzeczywiście może miał wtedy rację i jakby mimo, wiecie, lepiej późno niż wcale dostrzegać błędy i wtedy tą osobę już mogę przeprosić i w ogóle. Na przykład tutaj Maciej Bułka z Discorda z tego świetnym przykładem, ale tak już kończąc, bo już nie chcę wam przedłużać, jeżeli ktoś dotrwał do końca, niech napisze, nie wiem, 2016, czyli wtedy, kiedy powstał mój kanał, a będę wiedział, że obejrzałeś do końca. Jeżeli ty, widzu, obejrzałeś do końca, mega ci dziękuję za to, że nabiłeś mi 13 minut oglądania. Jestem bardzo wdzięczny za to, że w ogóle wysłałeś tutaj moją historię i wiesz, jak zacząłem tutaj na YouTubie działać. A i jeszcze wspomnę w sumie, że zacząłem tak naprawdę Minecraft i Minecraft był tylko moją taką główną wersją. Dopiero na drugim i trzecim kanale zaczęły się pojawiać jakieś poradniki, jakieś inne gry, więc pierwszy kanał to był tylko Minecraft. Jeszcze raz, no, dziękuję wam za to, że jesteście i no, kaca was. 2000 years later.